Witam. Dzisiaj trochę eks szamanem. Heller. Od razu powiem, że eks szamanem, asurą to jest w ogóle dwa różne światy. Kiedyś GF obiecało nam, że zrównają postacie i będzie wszystko wyglądało praktycznie podobnie. Jeśli ta obietnica kiedyś miałaby, nie wiem, dotrzeć do nas kiedykolwiek, to szaman by bardzo dużo zyskał, ewentualnie wojaki i sury by dużo straciły. Jednak powiem wam, że tutaj można zauważyć, że na przykład wojownicy, chodzi mi o Setao, czy jak to tam wymawiać, otrzymują mniejsze obrażenia od łuczników. To jest dla mnie dziwne, bo jak zawsze gram surą, no to wojownicy szybciej padają tam, nie wiem, na 2-3 hity max. A tutaj się muszę z nimi naprawdę namęczyć. Natomiast łucznicy dostają o to jakieś 20-30% więcej DMG od tych wojowników. No, to jest trochę dziwne. Szaman jako szaman jest postacią, oj, cholernie trudną do expa. Mimo, że tutaj nie ma trzech przedmiotów takich, które spełniałyby te kryteria takie exp, czyli dzwonka, czapki i zbroi, to powiem wam, że jest dosyć ciężko tutaj cokolwiek zrobić. 2-3 grupki to jest maksymalna ilość, mimo iż biologa nie ma jeszcze zrobionego. Aktualny status biologa to niestety jest matowe lody, chyba 7 do dania na końcu filmu. Wrzucę jeszcze, żeby było, że nie wiem, jakieś tam, wiecie, komentarze dziwne. Szamanem ciężko expić, powiem wam. Myślałem, że to pójdzie jakoś szybciej. Tutaj ma ponad 80% na zdechlaki. Nie, sorry, 70%. Bo czapka jest tylko 10% plus 0, bo taką znalazłem. Co ciekawego wam powiem, że szamanem jakby te smrodki, wojowniki szybciej padały. Jakby był po prostu, nie wiem, z 10k z hita. Przepraszam, ze skilla, z przywoływania albo burzowego. Czy błyskawicznego. Dobra, nieważne. Myślę, że łuczników to by się po prostu wytukło bardzo szybko, bo jakoś tam wielkiego hitu nie mają. Jaki cel tym szamanem, że pokazuje? Po prostu, że klasa szaman jest no strasznie trudna do expa. Jak w PvP daje sobie radę, bo po prostu mało ludzi ma te tarcze na 61 poziom odporności na szamana, tutaj jest po prostu w expie koszmar. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Exp szamanem jest... byłby całkiem przyjemny. To wam mogę powiedzieć, że jeśli by było, nie wiem, te hity byłyby podobne do hitów webka, to oj, powiem wam, że szaman by był chyba jedną z lepszą klas do expa. A nawet widziałem niektóre 90 plus, to zasada expa jest wszędzie taka sama. Pod ściany. To jest trochę dziwne, no. Jak webek 75 potrafi ten spot skarnąć bez buffa, to tutaj to sobie nie wyobrażam, żeby to nawet jedną grupkę chyba utrzymać, bo jest naprawdę hardkorowo. Oczywiście mam nadzieję, że to się wszystko zmieni po oddaniu konarów z Elkowa. No i matowych oczywiście, atak trochę wzrośnie. Tylko teraz się zastanawiam, czy na przykład misja na 80 poziom, te certyfikaty całe, dodają coś szamanowi, czy nie? Bo jakoś tak nie orientuję się. Może wy będziecie bardziej wiedzieć, czy coś one w ogóle dodają, czy tylko atak z dzwonka, czy z wachlarza. I jeszcze może takie małe ogłoszenie sobie wrzucę, że chętnie szukam jakiś tam dzwonka na 65, tego, co się przemienia w szczęki smoka. 20 na diabły. Jeśli ktoś ma, bardzo chętnie kupię. Plus 9 oczywiście. Zbrojek jak tam poszukam sobie sam. Tylko ten wachlarz bardzo jest, to znaczy dzwonek by się bardzo przydał. Myślę, że od razu by jakieś tam 200-300 DMG większe by było. Bo biję teraz z takim, no, bambusem plus 6, 21 średnich, tam skadę potwora kiedyś kupiłem tam za 70 kaka, to wiecie, no, dla bufki na metki miało być, ale jakoś tak nie chodzę. Dropka mam. Okej.
Dzisiaj podobno ma być aktualizacja z kilkoma nowościami. Zobaczymy, co to będzie. Wszystko się okaże tak naprawdę. Ale powiem wam, że szamanem expić, to jak gratuluję każdemu, kto wybił powyżej 75 poziomu, bo i to sam wbił, nie to, że ktoś go podexpił, bo ja tego szamana prawdopodobnie sobie podexpię. Nie będę się tam bawił w taki exp, bo to nie jest dla mnie exp. Tak naprawdę to, co wam pokazuję tutaj w tym filmie, to można nazwać, nie wiem co, próba dropu, bo exp, no sorry, no, jak porównać można exp WP, gdzie na maksi mogę sobie zrobić cały spot bez problemu, a tutaj to lipa jest totalna. Jeszcze wam pokażę exp buffa. Buff to w ogóle nie wiem, jak to można nazwać buffem, ale też sobie jakoś by poradził. Tak myślę, że jakby był ten dzwonek i zbroja i czapka, to bez problemu by sobie mogło expić, ale tak, czy ja wiem, nie wiem, czy by mi się chciało. Małe hity po prostu, za małe. Jakoś jestem już przyzwyczajony, wiecie, do szybkiego zabijania tych potworków może. No, ale to wszystko się okaże, jak zrobić tego biologa na tym helerku. Dobra, to ja chyba już będę tutaj kończył. Napiszcie mi, jak macie jakiś taki dzwonek, to bardzo chętnie bym kupił. Oraz oczywiście napiszcie, co z tym biologiem na 80. Czy on działa w ogóle na helerze, czy nie za bardzo? No okej, okay. To by było na tyle. Ja jeszcze wam pokażę tego biologa, że on naprawdę jest na matowych lodach, a nie jakoś tam wyżej. No, proszę bardzo. Okej, okay, jak się podobało, to poproszę o łapkę, komentarz, subskrypcję. Okej, okay, do zobaczenia.